trwa procedura przetargowa na gruntowny remont i dostosowanie budynku przy ulicy Kościuszki pod potrzeby nowego miejskiego żłobka. Choć budynek znajduje się niemal w centrum Suwałk, to jego otoczenie jest wyjątkowe. Ja sama pamiętam wiele lat temu, pracując jeszcze w Kolegium Języka Polskiego, gdzie ten budynek, piękne patio, otoczenie, naprawdę atmosfera do nauki, do rozwoju, do takiego przebywania. I dobrze, że ten budynek znów będzie wykorzystany na cele, może nie takie stricte oświatowe, ale na pewno wychowawczo-opiekuńcze. Inwestycja jest wielomilionowa. Znaczna część zostanie sfinansowana z budżetu naszego miasta, ale nie tylko. Żłobek, który ma tam powstać, otrzymał dofinansowanie właśnie z programu Maluch Plus. Po raz kolejny miasto Suwałki taki wniosek złożyło. I za każdym razem dofinansowanie otrzymujemy. Te wnioski nasze są bardzo dobrze przygotowane, a nam zależy na tym, żeby stwarzać jak najwięcej też miejsc dla naszych mieszkańców, jeżeli chodzi o opiekę żłobkową, bo kolejki są naprawdę bardzo, bardzo duże. Mimo to, że powstają podmioty także niepubliczne, to jednak widzimy, że do żłobka miejskiego, do tych pań opiekunek, które wspaniałą pracę wykonują, do też infrastruktury, którą jako miasto stwarzamy, rodzice mają ogromne zaufanie i chcą, żeby dzieci w tych naszych żłobkach były. Z programu Maluch Plus na remont miasto otrzymało prawie 2 700 000 zł. Nie zaspokoi to naszych potrzeb, ponieważ to będzie inwestycja dosyć kosztowna. Jest to budynek, który jest w rejestrze zabytków. Dewastacja i zniszczenia w tej chwili już są na tak duże, że wymaga to bardzo generalnego remontu. Remont to jest jedna rzecz, druga rzecz dostosowanie do naszych właśnie potrzeb, do tego, żeby te ponad 120 dzieci mogło tam przybywać. Będzie to budynek wręcz wzorcowo przygotowany pod potrzeby dzieci. Samorząd pomyślał także o maluszkach niepełnosprawnych. Chcemy, aby był także dostosowany do osób niepełnosprawnych. Uważam, że w tej chwili przygotowywanie, budowanie czegokolwiek musi to przewidywać, bo ja widzę, że jeżeli chodzi o dzieci, to coraz więcej dzieci mamy niepełnosprawnych. I tu nie mówię o niepełnosprawnościach, kwestiach deficytów jakichś umysłowych, tylko fizycznych. I w związku z tym też jest potrzeba, żeby dziecko, nawet maluśkie dziecko, które ma problemy z poruszaniem się, czy też jego opiekun, rodzic, mogły te dzieci tam przebywać. I tutaj dla nas to było bardzo ważne. Poważnym wydatkiem będzie także wyposażenie placówki. Suwalskie żłobki są radosne, kolorowe, doskonale wyposażone nie tylko w to, co znajduje się wewnątrz budynku. Wszystko jest dogłębnie przemyślane, uporządkowane. Doświadczenia innych suwalskich placówek zostaną wykorzystane w tworzeniu żłobka przy ulicy Kościuszki. Przestrzeń wokół budynku daje też ogromne możliwości dla realizacji bezpiecznych placów zabaw.